Cześć tu, Maruś. I tatuś! Siemanko, niezłe robocianko! Tak naprawdę to jest ostatni odcinek, przynajmniej na razie, z Treasure X, bo otworzyliśmy wszystko, otworzyliśmy Treasure X, Minecraft, Treasure X. Będzie jeszcze na moim kanale. Będzie jeszcze na, zaraz wszystko powiemy, bo to będzie ciekawostkę, bo ten odcinek będzie powiązany z odcinkiem na Olka kanale, bo coś, co zrobimy na tym filmie, wykorzystamy na jego filmy, prawda, Olusiu? I ja zostałem zaproszony gościnnie, więc wystąpię też u Olusia na odcineczku. Więc od razu Was serdecznie zapraszamy. Link Wam się pojawi albo teraz, może tu z tej strony chyba, jak dobrze pamiętam. Albo z tej, albo z tej. Albo na koniec filmu, albo z tej z robota wyskoczy. Nieważne. Jedziemy dzisiaj z trzema mini zestawami. Trzema mini robocikami. Jeden już mini robocik został otworzony też na kanale Olusia. Zobaczymy, czy trafimy ultra rzadkiego i zobaczymy, czy trafimy zło. To. Dobra, mniej gadania, więcej otwierania. Czekaj, no. Coś mówi. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I dzwoneczek. Jesteśmy robotami. Pamiętajcie. Zostawcie łapki i w górę. Dobra, mamy przygotowaną wodę. Już Wam zdradzę. Ta woda będzie, będziemy oczyszczać ją, znaczy roboty z rdzy. I ona będzie taka fajna. Może się kąpać, od razu mówię, bo to jest rekin. Rekin, ale nie wrzucaj go, bo będzie mokro. A jak chcesz, to wrzuć. No, dobra, chcesz, wrzucam. Dobra. Rekin sobie pływa. Rekin sobie pływa. I w tej wodzie będziemy czyścić te roboty. Nie wiem, czy pamiętacie, one są takie rdzy. I jak je wyczyścimy, to ta rdza tutaj pływająca, taki złota woda będzie. Wykorzystamy ją do odcinka u Olusia, gdzie rozpuścimy Treasure X z kamieninę w tym złocie. Zobaczymy, czy te złote drobinki się poprzyczepiają. Musicie koniecznie i zobaczyć. I ciekawe, czy trafimy ultra rzadkiego. I ultra rzadkiego, czy trafimy. A tutaj, dobra. Czy tutaj w ogóle trafimy? Czy tu? No oczywiście, teraz odpowiadamy o tym. Na razie Pegazie te idą na boczki. Dobra, no to ja już otwieram. Dobra, to otwieraj. Ja też jeden otworzę. Tak. Dobra, otwieramy. O, dzisiaj. Tą wycinankę. Dzisiaj. Patrzcie, mamy tą wycinankę. Właśnie. Tutaj jest też brońka, taki mieczyk fajny. Znaczy nie tyle brońka, co narzędzie do wydobywania, tak? Do wydobywania. Okej, ja też tu mam, to mamy. Oj, nie chcę się tu zdjąć tego ma. No to zerwij. Tutaj mamy do przecinania. Może ja już zacznę? Nie, poczekaj jeszcze chwilkę. Poczekaj. Ja zrobię to na ciebie. Oluś liczy na ultra rzadkiego, który zwie się, to jest Glow in the Dark. To on chyba świeci w ciemności. To jest ultra rzadki. A ten jest Gold Wash Finish. Zobaczcie. Poczekaj. No nie. Mówię poczekaj, no widzisz, Olek. No co? No i aha, myślałem, że trafiliśmy tego. Ja myślałem, że to już jest ten złoty, a to nie wiadomo jaki jest, bo on jest pokryty rdzą i to jest najprawdopodobniej, to nie jest ten ultra rzadki. Wiem. To jest chyba ten. Trafiliśmy tego, ale ja nie zdążyłem, bo Oluś nie mógł wytrzymać, zaczął otwierać. A w ogóle mówicie, że tam nie daje czegoś Olkowi. Widzicie, jakby mu dawał, to byś odcinek minutę, bo on by wszystko rozpakował, powiedział nara, nara i papa. Dobra, wróćmy. Tu jest ten ultra rzadki, ale dla mnie to by był super, jakbyśmy tego glowa trafili. Ale on świeci. A skąd wiesz? Bo... No skąd wiesz? A myślę, że świeci. Bo Malinowski powiedział. A Malinowski... Spotkałem się wczoraj z nim. Oj, Paweł nie zawsze to wszystko mówi, to jest prawdą. On czasem sobie coś żartuje. Dobra, otwieraj Olusiu dalej, co tam masz z twojego robota. No to trzeba teraz, wiesz o tym. No to przepiłuj. A potem wiesz, co się dzieje. Nie wiem, no wszystko mi powiesz pewnie, mój bracie kamerze. My już otwieraliśmy z Leonem. No tak, no wiem, że otwieraliście. Kanale, poczekajcie, poprawię troszkę, żeby mnie było nas było lepiej widać. Okej. Okay. Już dużo przeciąłem. Dużo przeciąłeś? No to dawaj dalej przecinaj. Bo... Nie, no ja na razie, żeby było troszeczkę emocji, to nie będę naraz wszystko otwierał, potem się pogubimy. Ja myślę, że już możesz wyrywać, wiesz? Dobra. Wyrywamy. I co tam mamy? Muszę sobie tak... 5 godzin później, dobra. Okej. Okay. No tutaj mamy zawsze nogi robota. A, nogi robota, a nogi nie są... I skrzyneczkę z... Ale co? Albo nie uczy. Dobra, tu mamy. To na końcu otwieramy. Tu mamy nóżki, a nóżki. Ciekawe, czemu nóżki też nie są w rdzy, że tak powiem, nie? Dobra, to Oluś, pierwsze koty za płoty. 3, 4. I to trzeba tak tylko. Trzeba macać w wodzie, to się tak nie zmywa.
Oj, dobra. Ale to trzeba macać w wodzie. Wystarczy, wiesz, jak robić? Zobaczcie, zobaczcie, na razie nic się nie dzieje. Patrzymy. Wystarczy góra, dół i zacznie coś schodzić. Zobacz, już się robi złotawa. Już tak jakby piasek. Trochę wiecie, jak glina to wygląda. O. Jak siuśki. O, siuśki też. I zobaczcie, ona taka fajna, mętna woda się zrobi. I jestem ciekaw, czy na odcinku Olka, jak będziemy otwierać Treasure X Dino Gold, czy ta skamielina zafarbuje. Moim zdaniem to się zafarbuje, nie wiem, gdzieś tyle. Zobaczcie, no nie, gdzieś 20% się zafarbuje. A on tu ma, nie, on tu ma to ma złote. No tak, on a, no, dobrze, on jest taki, dobra. On jest w ogóle taki, zaraz wam pokażę. Nie pamiętaj, teta, widzowie, bo jeszcze wam nie mówiłem, tutaj są ultra rzadkie te zasilania. Zasilania i, a tu tylko jeden rodzaj złotego jest, no. Tak? Ten, go co mamy, co trafiłeś u siebie na odcinku i to, co mamy w i tym zobacz, w ogóle. Super, mega. Tata, no. Tak, raczej to jest świecące w ciemności. No mówiłem. Dlatego zobacz, bo to jest zwykła wersja. No widzisz, świecące. Ale się mądrujesz, jest nawet napisane. A my teraz. No. Okej, okay, składamy go. Tak. Ciekawe, czy my trafiliśmy rzadszego, czy mniej rzadszego. Nie, bo który jest? Zobacz. A, to tylko trafiliśmy mniej rzadszego. Spy Utter Finish, bo on jest taki przybrudzony. Tak, no zobacz, nie trafiliśmy tego srebrnego, tylko takiego przybrudzonego jakby w piasku. Zobaczcie, on tak fajnie ma takie kropeczki, jakby był cały czas brudny. Ale ogólnie, ogólnie do... bardzo fajne są te małe robociki, powiem szczerze. No ostatnio trafiliśmy tego trochę lepszego, trochę lepszej. Tego. No ostatnio trafiliście tego. Znaczy, że nie wiem, moim zdaniem ten jest lepszy, bo jest zaznaczony troszeczkę, jakby tam rzadszy był. Ale nie wiem, nie znam się, na coś napiszcie w komentarzu. Dobra, Olusiu, lecimy drugiego. Dobra. Ale teraz mam prośbę, otwieraj tak, żeby widzowie widzieli, dobra. Co tam, a nie tam sobie. Wow. I kolejny złoty, ale teraz inny. Uuu, który to może być? Pokaż, zobacz, czekaj, zrobimy tak, pokażemy widzom. Nie patrzymy na kartę. Nie, ale ja widzom pokażę. Żeby widzowie napisali, który to jest, daj. Patrzcie, widzowie, tylko to są, no dobra, ja tam nie zwracam na to uwagi, synek, bo ja nie widzę, czy dobrze pokazuję, czy nie zasłania. Dobrze pokazujesz. A ty też nie masz patrzeć. I teraz napiszcie w komentarzu, który to może być, jeszcze wam pokażę dla porównania. On wygląda tak, widać go, bo ja nie widzę nic, Olusiu. Tak, i który to może być? Piszcie teraz. Dobra. Ja też nie wiem, zamykam, czyścimy drugiego, no, to ale to będzie... Superowska woda do tego odcinka. Ja, ci, ja, mówię, będę, ja ci mówię, że. Ja ci mówię, że ta skamielina. Gdzieś? Tu jest. O, to już z tamtego. Nie otworzyłeś chyba. To jest nie. To z tamtego. Tak, to jest to z tamtego, no co ty. Przecież. No i zgubiłem się. A, że ta skamielina na bank się przybrudzi tym złotkiem, bo to wygląda trochę jak złotko. Wygląda jak taki szampan dla to dorosłych. Fajnie on wygląda. To. Taki fajny jest. Fajnie jest. A w ogóle ten nasz poprzedni, ja to zaraz spojrzę, jak się nazywa. A nie, przeszczytałem. Tylko teraz, jak ten się nazywa. Ale fajny. Można by powiedzieć, jak to mówimy, krystaliczny. Ale teraz musimy tak to spojrzeć, jak on się nazywa. No to zaraz spojrzymy. Zaraz, gdzie? 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 Ale to jest czadzior. O, jak pająk, ty. Na spokojnie czekaj. Być ultra rzadki. Zobaczcie, patrz, ma tak podwójne tutaj, ciak i tak jak w tych kreskówkach czasem te złe nanoboty albo coś tam, coś zjadają. No tak, jest, teraz ostatni zostaje. No dobra, ostatni, ale dobra. Zobacz. Nie no, czadzior jest, ten mi się bardzo podoba. To jest fajny, to jest chyba ten, co był świecący, tylko ten nie jest no nie, świecący. Kartka się zepsuła od mokrości. Od mokrości, który to jest? A, to jest ten? Ale to są dwa wydania. To jest jeden. Nie, trzy. Czekaj, gdzie on jest? Jakiegoś innego. Color change. A, jak jest zimna woda. O ja! Zaraz sprawdzimy, bo to jest zimna. Zobaczymy. Trzeba przynieść drugą miskę. Zobaczcie. Jest kolor taki niebieskawy. Widzisz? On jest taki niebieski, przezroczysty. A teraz jak... Nie, to jest fioletowy syn. To jest niebieski. Jak to jest niebieski, to ty jesteś królem. Niebieski to jest tu. Patrz,
Patrz, nie popisuj się. Tu jest niebieski. A to jest fioletowy. I teraz zobaczymy. Uwaga, poczekaj, ja szybko przyniosę. Posprzątnij te papierki i rzuć na podłogę. A mamy ciepłą wodzinkę. Pamiętajcie o łapkach w górę. Właśnie, łapka w górę, subskrypcję i dzwoneczko, ale najważniejsze. Dobra, no to uwaga. Ja chcę. Dobra, ale ciekawe. No. 3, 4. O ja, zobacz. Czekaj. Czyli to był troszkę. On się robi prawie przezroczysty, to muszę bardziej zimną. Weź pokaż widzom. No nie no, 3 miski. Ludzie, co tu się dzieje na tym nagraniu? 3 miski. 3 miski, teraz mega zimno trzeba włączyć. Dlaczego? Pokaż, bo on się zrobi praktycznie przezroczysty. Czyli to pod ciepłą on się robi przezroczysty, a pod zimną? Pod zimną taki fioletowy. Chociaż według ciebie niebieski. To jest niebieski, to jest granat. To jest teraz. To jest granat. Ale to jest jasne niebieskie, a tamten to jest ciemny. No to ale jest... na kartce jest fioletowy, a nie granatowy. To dobra. Mówię. Zobaczmy, porównaj włóż jeszcze do ciepłej, żeby było widać. Zobacz. Tak prezentuje się po kąpieli w ciepłej wodzie, czyli jest prawie błękitnowy, taki lekko można powiedzieć przezroczysty. A teraz wkładamy go do zimnej. No nie. Chyba jest za mało zimna. Poka. Chyba. No ta woda jest nie zimna. Zimna jest, no nalałem zimną. To może... No, porównaj sobie, dotknij, włóż tu, a włóż tu. Ale nie, palca, nie, tu się nic nie dzieje, nie wiem czemu. To wiem. Może jest za mało zimna. Tak jest. Dobra, wiecie co? Ja wkładam go na chwilę do zamrażarnika. Zobaczymy, jak otworzymy trzeciego, czy coś się zmieni kolor, tak? Mhm. Dobry pomysł? Tak. Dobra, to no ty to otwieraj ja trzeciego. Tutaj mamy karteczkę. A, jeszcze mamy 2, czy trafiliśmy złoto? Musieliśmy na chwilkę przerwać, bo niechcący siadając, nie wiem czy zauważyliście ten grymas bólu na twarzy Olusia, bardzo Cię przepraszam. Nadepnąłem jakby z... O Jezu, nie nogą, tylko nogą od krzesełka Olusia nóżkę i go dlatego za bardzo zabolało, więc przepraszamy za przerwę, ale wracamy i Oluś otwieraj, czy trafiliśmy ultra rzadkiego? Oluś, żyjesz? Dobra, uwaga. I... I to jest który? Pokaż go. No nie! Pokaż. To nie jest ultrażet. Aj, myślałem, bo ma taką tą. To trafiliśmy tego. Zobaczcie, niestety nie ma ultrażetkiego, bo trafiliśmy tego, ale mamy tego, co zmienia kolor w wodzie. Zobaczymy, jak tam cały czas w zamrażarce jest, pamiętasz? I ten jest tylko jeden, bo nie ma. A nie, są też dwa rodzaje. Jest metaliczny, czy jest taki rzadszy. Ten metaliczny, zobaczcie. Albo jest zwykły, taki zielonkawy i on jest tutaj. I on jest tu. Dobra, gotowy? Olu, żyjesz? Będzie dobrze? Powiedz wszystkim widzom, że jest wszystko w porządku, że już nóżka Cię mniej boli. Tak? No to uśmiechnij się. Zostawcie za to łapeczkę w górę dla Olusia Pońcusia, żeby się chłopak rozchmurzył. Tak, Oluś? No Oluniu. Dobra. A ten Ci się nie podoba? Ten jest fajny, taki jakby był przykurzony cały. Ale tamten, który zmienia od ciepła, zimna, też mi się podoba. A Tobie? Tak, tamten jest lepszy. Tamten jest lepszy. Ten też jest fajny. Nieprawda, ja się nie zgadzam z nim, jest fajny. Wygląda jak slime, otwieraj, bo tu masz chłopie ten, nogi do tego, ja tego czyszczę. No zerwis, tak jest. Dobra, możesz wyrwać, już nie musisz się bawić w to. I mamy, o jest, mamy tego nie krystalicznego, tylko metalicznego. Tylko trzeba go dobrze umyć. Czyli mamy tego trochę lepszego, wiesz, Olusiu? Muszę sobie trochę bardziej naciąć. Dobra, natnij sobie. Dobra. Ale ta woda jest fajna, zobacz. Tutaj mamy nogi, tak mamy ten metalicznego, zobaczcie. Ma metaliczne części, jakby był z metalu, że tak powiem. O, to jest ciepłe. To jest ciepłe. No przecież było ciepłe, ci mówiłem, tylko że może jest za mało zimna ta woda, wiesz? Bo to tak to jest, że... Pamiętasz, z autkami takimi niektórymi też tak jest, że żeby się zmieniły z powrotem, to naprawdę musi być zimno. Mhm.
I kiedyś z jednymi zabawkami, nie będziemy mówić którymi, bo to inna firma. Było tak, że otwieraliśmy je w lato i było ciepło i one już miały zmieniony kolor. Nie wiem, czy pamiętasz, tak? Tak, no. No ale uśmiechnijcie już, no pokaż widzom, uśmiechcie się dla widzów, kochanie. No niestety czasem takie się zdarzają, ostatnio Olek zepsuł stół. Na szczęście mama nie zabiła, teraz ja zepsułem Olka nogę. Nogą od krzesełka. Przepraszam, kochanie, daj buziaczko. Buziaczka. A, tu jest. Tu jest, dobra, już nie pokaż. Kocham, dobra. Pogorsza. Nie. Jak mama, zobacz, przecież mama ogląda filmy, potem... Gdzie masz te nogi? A, tu. Zobaczcie, tak się prezentuje. Krystaliczny, jeszcze jest niedomyty, faktycznie trudniej się to zmywa, jeszcze szczególnie jak jest brudniejsza woda, ale ten jest fajny, czadziur ma takie rękawice, trochę jak bokser, jak taki film był o tym robocie, co boksuje, jak człowiek boksuje, pamiętasz? Nie pamiętam, jak on się nazywał. Może wy pamiętacie, napiszcie w komentarzu, co on sterował, to było duże, ludzie to sterowali robotami i walczyli na ringu, jest, tak? Jest taka gra, ja mam na telefonie. Aha, masz na telefonie. Dobra, jeszcze tego trzeciego nie wyciągamy z zamrażarnika, żeby jak najbardziej był zimny. No to Olusiu, czyń honory, czy masz szczęściory, czy nie? Uwaga. Te. Ry pierwszy i... Nie ma, ale nie ma. Nowy, nowy. Nowy, tego nowy, nie mieliśmy. Okej, okay. I on się... A, nie ma tu nazw ich, myślałem, że są. O, to jest do tego! To jest do tego! Do którego? To jest do tego energia. Tak? Zobacz. A skąd jest? Pieniążek. Pieniążek. A, no do tak, tego. Faktycznie, mamy idealnie dopasowanego do tego. No to włóżmy, włóżmy. Dobra, dobra, to już wkładam. Mają tu fajnie miejsce na schowanie, czyli mamy do tego. Okej, okay, a to może tego mamy do którego z tych? Nie, ten przy był przy tym. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, otwieraj jej drugą. Cztery. I uwaga. No nie! Nie! Powtórka ładowania. No dobra, wrzucimy go do tego. Dobrze mu się też prezentuje. Jak będzie kolejna powtórka, obiecuję, robię konkurs w szkole. O, robisz konkurs w szkole, okej. Okay, super. Cztery. I uwaga. Nie, no nie! Nie, 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 ale nie, nie. A nie mieliśmy tego. No nie, mieliśmy, tylko że tu no Oluś się bawił, się poprzyklejało i taki jest zaśnieżały. Ale nie, zobacz, tu był złoty taki trochę. A, tu był złoty, a tu jest ten, bo to jest chyba ten był z tych dużych, a ten jest z małych. Tak, tak. Ale ten pasuje do tego, montujemy go na trochę kleckach. Słabo, i ma. Uwaga, i idziemy zobaczyć tego, czy zmienił kolor. Aha, ja idę stąd. Nie no, zostaw, nie zostawiaj kamery, no robiłeś to samo, chłopie, z tym. Tak jest, zobacz. Gdy jest zimny, zobaczcie jaki no jest ciemny, ale jest, nie, masz rację, ale tutaj jest pokazane jakby był fioletowy, przynajmniej tak wygląda. Okej, okay, to tutaj... Dobra, poczekaj, można wczepiać, patrzymy teraz, zobaczcie, wygląda tak i po... W ciepłej wodzie wow, jest, jak szybko jest prawie przezroczysty. Do zimnej. No rzucaliśmy, ona jest za mało zimna. Rzuć. Dobra. Rzucamy, tak, widzisz, on nic się nie dzieje, bo jest za mało zimna, musi być tak chyba minusowa. Dobra, to tyle, bo zjedzą nas motyle. Lećcie teraz na kanał Olusia, zobaczcie jak co w tym oto, jak w tym oto będziemy pokaż, moczyć. Będziemy tak, będziemy nagrywać te oto mały, mini i średni zestaw. Statusie tu moczymy z kamieninem. Będą specjalne narzędzia. I będą specjalne narzędzia. Nie będę mówił, musicie sami zobaczyć. To spadajcie tam do Olusia, ale nie zapomnijcie zostawić tu łapki. Nara, nara, trzymajcie się, pa!